się pociągę. Oraz do poetów, o poetach, malarzach. Pieśnią, która właściwie to wszystko łączy, bo chcemy zaśpiewać piosenkę o giełdzie turystycznej piosenki w Szklarskiej Porębie. Dla tych, którzy tam nie jeżdżą, nie wiedzą, giełda odbywa się w bazie pod Ponurą Małpą. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ ta nazwa się pojawi za chwileczkę w piosence. Tytuł piosenki jest Pociąg na... Nie, Pociąg do Szklarskiej Poręby. Jeszcze raz. Ktoś ciszył. Jeszcze raz, uwaga. To była prawdziwa zmora. Musieli biec po torach. A teraz siedzą szczęśliwi. Na pociąg jednak zdążyli. Już dudnią pędzące koła. Jedzie ekipa wesoła. Śmieją się wszystkie gęby, bo jadą do Szklarskiej Poręby. Tam górskie czekają ścieżki i długie piesze wycieczki. Na pewno też na szlaku spotkają innych śpiewaków. Usiądą, aby odpocząć, a mają gitary ze sobą, więc wiatr z muzyką pohula po lasach i po górach. Karkonoskie lasy to istne są rarytasy, a w górach krążące dźwięki prowadzą na giełdę piosenki. Giełda to taki festiwal, co mocno za serce trzyma, więc liczni artyści z kraju chętnie tutaj zjeżdżają. Jeszcze raz. Baza, to muzyczna jest oaza. Czyni życie tak pięknym, że chce się pisać piosenki. Więc jadą radosne gęby, by dotrzeć do Szklarskiej Poręby. Za chwilę wpadną w ramiona cudownego organizatora. Już pociąg wjeżdża na peron, wzbudzając radość szczerą. Lecz uśmiech podróżnym z ust znika, gdy słyszą anons z głośnika. Plim plom, stacja Suwałki. Hej!